Dobra, Andrzej Radzikowski, OPZZ. No tak, w sprawie pracowników w Poznaniu, jakichś dziesiątkach innych miast, gdzie pracowników przetrudniali przez firmy zewnętrzne, wykorzystywano OPZZ interweniowo. Może mniej wisiamy do mediów, bardziej wykorzystujemy i uruchamiamy te mechanizmy, które daje nam ustawa o związkach zawodowych. I myślę, że to jest jeden z kierunków działań, które będziemy kontynuowali. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w tej dyskusji jakby naszej co najmniej trzy ważne wątki wystąpiły. Pierwszy to jest oczywiście początek etapu, to jest diagnoza sytuacji, diagnoza stanu, my ją znamy, ale rzeczywiście taki raport daje konkretne argumenty i jakby wzmacnia naszą pozycję w wielu rozmowach czy negocjacjach. Ale rzeczywiście to jest tylko pierwszy wstępny etap. No i pytanie rzeczywiście tutaj, pani widziała, co dalej, co możemy dalej zrobić. W ocenie dwa główne kierunki. Pierwsze to jest przede wszystkim połączenie wysiłków w celu prowadzenia akcji informacyjnej, to takiej dwukierunkowej. Po pierwsze do samych pracowników, bo nasze doświadczenia pokazują, że oprócz oczywiście dalej trudnej sytuacji na rynku pracy, jednym z powodów dużego przyzwolenia samych pracowników na łamanie prawa pracowniczego jest nieznajomość przez nich tego prawa. I tutaj jako OPZZ próbujemy wiele akcji, prowadzimy wiele akcji, ale mamy świadomość dość dużego ograniczenia, albowiem rzeczywiście w środowiskach, bo my tak, mamy badania, które jasno potwierdzają to, co my zresztą wiemy. Tam, gdzie działają związki zawodowe, tam prawo pracy jest przestrzegane, jest dużo lepiej. Tylko mamy problem z dużymi gronami pracowników, gdzie nie ma de facto związków i z różnych powodów, chociażby właśnie do niedawna z barier chociażby ustawowych, co w Trybunale wywalczyliśmy zniesienie ich częściowo, aczkolwiek walczymy nad dalszym krokiem zmiany ustawy o związkach zawodowych, bo na razie Trybunał to jest pierwszy krok. Gdzie nas po prostu nie ma? Jest pytanie, jak tam dojść. Rzeczywiście w mojej ocenie, przynajmniej my taką politykę próbujemy jako PZZ prowadzić. Dla wzmocnienia tych oddziaływań jesteśmy gotowi i współpracujemy i podjęliśmy współpracę również z organizacjami politycznymi, pozarządowymi. Wszyscy, którzy w tym zakresie mają do nas z nami wspólny pogląd na sprawę, będziemy współpracować. Zlikwidowano praktycznie informacje o związkach zawodowych w procesie edukacyjnym. Mamy ustawę, mimo tego wyroku, w mojej ocenie bardzo dalej restrykcyjną, jeśli chodzi o przynależność do związku, chociażby w Niemczech studenci, uczniowie szkół zawodowych mogą już wstępować do związków zawodowych. U nas te grupy dalej są poza. Myślę, że to jest oczywiście też kierunek dla nas, dla centrum związkowych, dla wszystkich środowisk kształtowania pewnego nacisku społecznego i budowania pewnej świadomości społecznej. Czyli w tym momencie przechodzę do drugiego, jakby trzeciego wątku sprawy. Oprócz informacji to zmiana prawa. Ale żeby prawo zmienić, to już nas praktyka pokazała, trzeba budować właśnie, i to też się trochę wiąże z tym pierwszym, działalnością informacją, budować świadomość społeczną, bo w demokratycznym państwie to nie sztuka mieć rację, sztuka do swojej racji przekonać większość i wtedy dopiero będzie jakiś postęp. I czwarty wątek w mojej ocenie, z którym rzeczywiście w Polsce od nas sobie nie umiemy poradzić, to jest kwestia przestrzegania prawa. Polski kodeks pracy i prawo pracy i nawet ustawa o związkach zawodowych nie są jeszcze takie najgorsze, natomiast praktyka jest fatalna, bo spojrzymy na kodeks pracy, artykuł 22, realnie określa, w jakich sytuacjach powinna być zawarta umowa o pracę i w zasadzie, gdyby tak na to spojrzeć, to te milion osób natychmiast z umów cywilnoprawnych i drugi milion z samozatrudnienia wraca na normalne kodeksowe zatrudnienie, ale niestety nie jest to przestrzegane. I to jest dzisiaj problem, nad którym przynajmniej w naszej centrali i na pewno też w Radzie Dialogu i w rozmowach z pracodawcami się zastanawiamy, co zrobić, żeby w Polsce przywrócić praworządność w zakresie prawa pracy, bo żadne prawo i najbardziej, po to żeśmy się przekonywali, najbardziej doprecyzowywanie, w tej chwili doprecyzowujemy agencje pracy tymczasowe, pewne rzeczy, ale jak nie będzie, żeby to było i bardziej jednoznaczne, ale jeśli nie będzie po prostu woli przestrzegania prawa, no to żadne doprecyzowanie tutaj nie pomoże. Więc to jest chyba kolejne wyzwanie, które przed nami wszystkimi stoi. Dziękuję.
Jedno zdanie można? To ja nie prowadzę, to jedno zdanie. Przepraszam, ja bym proponowała, żebyśmy skończyli z takim zdaniem. Mamy dobre prawo, tylko ono nie działa, bo nikt go nie chce przestrzegać. Prawo, które nie działa, to nie jest dobre prawo. I żebyśmy, i tu się z radością z Panem zgodzę, żebyśmy nie wiem ile doprocesowali, wstawili pod punkt 17 punkt C, to nic nie, znaczy nie tędy droga. Prawo, które nie działa, nie jest dobre.